Dzisiejszą uroczystość mają przyjemność poprowadzić dla Państwa Aleksandra Ciejek i Jakub. A więc przedstawienia laureatów trzeciej edycji konkursu. A więc w kategorii przemysł ciężki tytuł pracodawcy godnego zaufania otrzymuje spółka Mostostal Warszawa. Ja Państwu dyplomu zapraszam pana Jacka Szymanka, dyrektora personalnego firmy. W nagrodzie zapraszam pana Rafała Sekułę, dyrektora wykonawczego do spraw kadr. Żywczy tytuł pracodawcy godnego zaufania otrzymuje firma Żywiec Zdrój S.A. Nagrodę dziennikarską w kategorii praca otrzymuje Jacek Zalewski z dziennika Puls Biznesu. Byłem bardzo zaskoczony z przyznania tego wyróżnienia dziennikarskiego, ponieważ nie miałem w ogóle pojęcia, że ono istnieje. Znaczy nie, że istnieje konkurs pracodawca godny zaufania, bo to jest doskonale o tym wiemy, natomiast że jest tam taka doczepka dziennikarska. Jeżeli zostałem doceniony i dostrzeżony, to chyba za publicystykę dotyczącą takich poważnych spraw pracodawców, mianowicie relacji w Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych. O tym pisałem wielokrotnie od 10 lat z ubolewaniem, zawsze podkreślając, że ani ta centralna Komisja Trójstronna, ani zwłaszcza wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego, gdzie powinny zasiadać odpowiedniki wojewódzkie, czyli również strona pracodawców i związkowców, pracobiorców, nie uzyskały do tej pory rangi, jakie wyobrażał sobie ustawodawca. Nagrodę dziennikarską w kategorii media elektroniczne otrzymuje ją Tadeusz Mosz z Radia Tok FM. Zapraszamy. Znany Państwu oczywiście jako autor i prowadzący magazynu ekonomicznego Puls. W zakresie polityki socjalnej została również przyznana. Otrzymuje on ją pan Ireneusz Wasilewski, członek zarządu PKP Cargo do spraw pracowniczych za wprowadzenie skutecznych rozwiązań w zakresie polityki pracowniczej, za umiejętność współpracy i szacunek do partnerów społecznych podczas restrukturyzacji PKP Cargo. Pan Ireneusz Wasilewski był inicjatorem wdrożenia... To nagroda specjalna, po raz pierwszy, będzie w następnych edycjach, dla wyjątkowego dziennikarza, który rzetelnie, ale w sposób prosty i przystępny, przy tym z wielką pasją i z takim gorącym sercem podchodzi do rzeczy bardzo trudnych. I to jest nagroda dla pana redaktora Łukasza Guzy za piękno dziennikarskie w tej trudnej materii. Gratulujemy. Firma Godne Zaufania to taka firma, która przestrzega przepisów prawa pracy, ale czyni środowisko pracy bardziej przyjaznym dla pracownika. To firma taka, gdzie pracodawca i pracownik są przyjaciółmi w prowadzeniu biznesu, a nie wrogami. I to jest taka firma, która oprócz przestrzegania przepisów prawa również stosuje i dobre praktyki, chociażby takie, które pozwalają pracownikom łączyć działania wewnątrz rodziny z pracą zawodową. Dzisiaj też ruszył portal dobre-praktyki.eu, forum dobrych praktyk Siła Kobiet Siłą Firmy dla pracodawców robiony wspólnie z pracodawcami, by łatwiej było poczynić wszelkie działania pozwalające więcej wykorzystać pracowników, zwłaszcza takich, którzy mają małe dzieci.